Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o powstaniu w warszawskim getcie. Opowiadałam już to tu, to tam, że w czasie II wojny światowej Hitler i jego naziści zaczęli gnębić Żydów, a potem ich zabijać. Razem z panią Ireną Sendlerową byliśmy w getcie warszawskim. W tej opowieści pani Irena ratowała dzieci, wynosiła i wyprowadzała je z getta. Tam też opowiadałam, co to jest właściwie to getto. O tym, że Niemcy kazali w pewnym momencie wojny wszystkim Żydom z Warszawy, a także okolic, przyjść na taki zamknięty teren. W Warszawie akurat był zbudowany mur. Tych gett były setki na terenie całej Polski. Były mniejsze i większe, w zależności od wielkości miejscowości, w której Niemcy je tworzyli. Opowiadałam o dziewczynce w zielonym sweterku, Krysi i jej braciszku Pawełku, którzy wraz z rodzicami uciekli z getta we Lwowie, a uciekli pod ziemię, do kanałów. Z warszawskiego getta uciekł z kolei chłopczyk Jurek z mojej opowieści o biegnącym chłopcu. W innych krajach w czasie II wojny nie było tylu gett, mimo że tam też była okupacja niemiecka. Wiecie dlaczego? Bo w Polsce było przed II wojną najwięcej Żydów z całej Europy. Opowiadałam, dlaczego tak było, w tym odcinku podcastu. Warszawa przed II wojną światową to było drugie miasto na świecie pod względem ilości mieszkających w nim Żydów. Pierwsze to był Nowy Jork, który oczywiście nie był pod okupacją niemiecką. Dlatego getto warszawskie to było największe getto w Europie. Niemcy wprowadzali swoje okrutne porządki w sposób zaplanowany. Najpierw sprowadzili mnóstwo Żydów do getta, a potem zaczęli ich stamtąd wywozić do obozów koncentracyjnych, gdzie Żydzi byli zazwyczaj zabijani, a ci, co mieli szczęście, byli zmuszani do ciężkiej pracy w tych obozach. Niemcy rozdawali tak zwane numerki życia tym, którzy mogą legalnie jeszcze zostać w getcie, żeby niewolniczo pracować dla Niemców w różnych zakładach, w których szyto mundury i produkowano rzeczy potrzebne Niemcom do prowadzenia wojny. Jak ktoś nie miał numerku, nie zdołał się schować, to był wywożony z getta. Nazywa się te wywożenia akcjami. W warszawskim getcie były dwie takie akcje. Jedna była tak wielka, że została nazwana wielką akcją i trwała 2 miesiące. Najpierw zbierano ludzi w miejscu zwanym Umschlagplatz. To po niemiecku znaczy plac przeładunkowy, chociaż wielu Żydów w skrócie mówiło na to miejsce Umschlag. Co ciekawe, ta nazwa o tym przeładunku została nadana najpierw z powodu przeładunku warzyw, bo tam przywożono spoza getta warzywa i je przeładowywano, żeby potem sprzedawać. Kalafiory, brokuły, marchewki, ziemniaki. Szybko ta nazwa niestety dostała inne znaczenie – przeładowywania ludzi. Tam były blisko tory i podjeżdżały pociągi, do których kazano Żydom wsiadać. Na samym początku Niemcy okłamywali wywożonych Żydów, że jadą w lepsze miejsce, gdzie będzie praca i jedzenie. Nazywali to przesiedleniem i dawali jeszcze chleb na drogę. Z czasem Niemcy już przestali stosować te sztuczki, bowiem ludzie, którzy uciekli z obozów i zobaczyli, co tam się dzieje, wracali do getta i opowiadali prawdę, w którą początkowo wielu Żydów nie wierzyło. Trudno się dziwić, bo to jakiś koszmar. Podczas tego zaganiania ludzi najpierw na umszlak, a potem do wagonów, Niemcy stali z psami, krzyczeli, bili, a często i zabijali Żydów. Bywało i tak, że w upale albo mrozie ludzie siedzieli po kilkanaście godzin w oczekiwaniu na to, aż będzie ich kolej na wsiadanie do pociągu. Bez wody, bez jedzenia, pod strażą uzbrojonych
po zęby Niemców, którzy wprowadzali terror, poganiali. To było specjalne działanie po to, aby ludzie się bali, nie zadawali pytań, nie buntowali się, tylko w strachu o swoje plecy i głowę, żeby nie spadł na nie pejcz wrzeszczącego Niemca, wsiadali szybko do okropnego, zatłoczonego wagonu. Ale właśnie w czasie drugiej akcji było kilku Żydów, takich bojowników żydowskich, którzy zaczęli się buntować. I Niemcom nieco plany się pokrzyżowały i skrócili tę akcję. Teraz, tam gdzie był umszlak, jest pomnik, na którym są wyryte najpopularniejsze imiona polskie i żydowskie. 400 takich imion. One mają na celu przypominać, że w warszawskim getcie zginęli niewinni polscy Żydzi. Każde imię to pamięć o 1000 osób. Ot taka smutna tabliczka mnożenia. Dziś chcę Wam opowiedzieć o tym, co się wydarzyło pewnej wiosny w warszawskim getcie. To była już czwarta wiosna w czasie okropnej niemieckiej okupacji. Akurat zbliżała się Wielkanoc, ta chrześcijańska, ale także tak zwana żydowska Wielkanoc. Pesach, bo musicie wiedzieć, że Żydzi mają swoje ważne dla nich święto na wiosnę, Pesach albo Pascha. Podczas tego święta, które trwa aż 7 dni, nie można jeść żadnych produktów z zakwasem, czyli po prostu chleba, makaronu, ciastek pieczonych tak, jak zazwyczaj się piecze. Można jeść tylko tak zwaną macę albo jakieś ciasteczka, placki, właśnie przygotowane na szybko, bez zakwasu i czasu na to, aby ciasto rosło. Chodzi o to, że to święto jest na pamiątkę ucieczki Żydów z Egiptu. Może oglądaliście o tym wydarzeniu film albo o nim czytaliście? Żydzi mieli bardzo mało czasu na tę ucieczkę i ich przywódca Mojżesz polecił im upiec na drogę takie placki, które nie wymagają długiego przygotowania. Ciasto nie musi rosnąć. I te placki to właśnie jest ta maca. Nie wszyscy Żydzi tej zasady jedzenia tylko macy w czasie Pesach przestrzegają, raczej ci religijni. I na przykład jest taki zwyczaj, że tata chodzi po domu tuż przed rozpoczęciem święta i szuka, czy gdzieś nie ma okruchów chleba, czy resztek makaronu w szafkach kuchennych, czy na blacie. Ponieważ inny zwyczaj nakazywał dobrze posprzątać dom przed Pesach, to często specjalnie trzeba było zostawić jakieś okruchy, żeby tata je znalazł i zabrał wielką łyżką. Można piec z mąki macowej przeróżne przysmaki. Ja znam opowieść o takiej żydowskiej dziewczynce, Rywce, która uwielbiała tak zwane chremdzelki, czyli słodkie babeczki z mąki macowej. Przysmaki świąt wielkanocnych chrześcijańskich pewnie znacie. Jaki jest Wasz ulubiony? Bo ja najbardziej lubię mazurki z kajmakiem albo czekoladą mleczną. Co ciekawe, w obu Wielkanocach bardzo ważnym jedzeniem jest jajko. I oba te święta wielkanocne, chrześcijańskie i żydowskie, są ruchome, czyli wypadają w różne dni co roku. Może to być koniec marca, a może być i połowa kwietnia, mogą być blisko siebie, albo może być różnica między nimi kilku tygodni. Wtedy, tej wiosny, o której opowiadam, tak wypadło, że żydowska Wielkanoc, Pesach, zaczynała się 19 kwietnia, w poniedziałek, a Wielka Sobota była kilka dni później, 24 kwietnia, czyli to ten dzień, kiedy katolicy idą do kościoła z koszyczkami wypełnionymi pisankami, chlebem, masłem, czasem w kształcie baranka, solą i pieprzem i kiełbasą. Tylko że wtedy, w czasie okupacji, było tak ciężko, jeśli chodzi o jedzenie, opowiadałam o tym, że Żydzi nie mieli zazwyczaj jak upiec macę, ani chrześcijanie nie mieli w koszyczku kiełbasy czy masła. Nawet jajko to był dla wielu skarb trudny do zdobycia.
Na pewno jednak Żydzi w getcie, jeśli chodzi o jedzenie, mieli dużo ciężej. Po prostu był tam straszny głód i gdy Niemcy postanowili przeprowadzić już ostatnią, tak zwaną akcję z tym strasznym placem i wywożeniem mieszkańców warszawskiego getta, którzy jeszcze tam zostali, to Żydzi się zbuntowali. Zrobili powstanie. To było pierwsze powstanie w czasie niemieckiej okupacji w całej Europie. Powstanie żydowskie w warszawskim getcie zaczęło się w poniedziałek rano, wtedy, gdy wieczorem miało się zacząć właśnie święto Pesach. Gdyby nie było wojny, okupacji niemieckiej, getta, to w takim żydowskim religijnym domu mama by sprzątała, a tata by się pytał jak co roku. Gdzie ta duża łyżka? Pewnie tam, gdzie zawsze, kochanie. Dzieci, wstawajcie, dziś w Pesach. Patrzcie, jaki piękny dzień. Barszcz już się gotuje. Dzieci by pomagały mamie, myły się porządnie, wybierały sobie odświętne ubranie na wieczór. I byłyby bardzo podekscytowane, bo przecież dzieci uwielbiają święta. Tymczasem wtedy, w dniu wybuchu powstania w warszawskim getcie, już było mało dzieci, bo one najwcześniej były wywożone przez Niemców w czasie tych akcji, a te, które się udało wyprowadzić, były ukryte przez dobrych ludzi, takich jak pani Irena, w różnych kryjówkach poza gettem. Żydzi mieli takie swoje dwie organizacje wojskowe, które właśnie zdecydowały, że zrobią to powstanie. Członkowie tych organizacji niestety trochę się ze sobą nie zgadzali, ale podzielili się, która organizacja na jakim terenie będzie walczyć. I przygotowywali się do tej walki, starali się zdobywać broń, pomagała im w tym Armia Krajowa. Podziemne Wojsko Polskie. Od AK-owców żydowscy bojownicy dostali nieco pistoletów, granatów, a także benzynę na zrobienie specjalnej broni w postaci butelek z benzyną. Oczywiście żydowscy bojownicy zdawali sobie sprawę, że nie mają szans na zwycięstwo z silnymi, świetnie uzbrojonymi, dobrze odżywionymi Niemcami. Niektórzy przystępujący do walki Żydzi po prostu chcieli godnie zakończyć swoje życie, ale niektórzy mieli też plan ucieczki kanałami po zakończeniu walki, podczas której zabiją jak najwięcej Niemców. Tak czy inaczej, to powstanie w warszawskim getcie to było przede wszystkim pokazanie Niemcom, że Żydzi nie zgadzają się na to wchodzenie do wagonów, zabijanie na ulicy, głodzenie, bicie, na likwidację Żydów. I pierwszego dnia powstania, ale także drugiego i kolejnego, Niemcy byli w szoku, jak bronią się żydowscy bojownicy. Zginęło kilku Niemców, musieli wycofać się z getta. Nie potrafili walczyć z żydowskimi bojownikami, ukrytymi na dachach domów, w oknach, w zaułkach, w piwnicach. Powstańcy na jednym z domów zawiesili flagi. Trwały przez lata dyskusje, czy to była jedna flaga, czy dwie, jak wyglądały, ale ja wam powiem, że widzę te flagi. To była niebiesko-biała flaga kolory Żydów oraz biało-czerwona flaga kolory Polski, bo to byli polscy Żydzi, związani z Polską od setek lat. Niektórzy mówią, że Żydzi powiesili tą flagę Polski, żeby zachęcić Polaków do dołączenia się do tej walki, a niektórzy twierdzą, że Żydzi chcieli pokazać, że są polskimi Żydami. Tak się złożyło, że kilka dni wcześniej odkryto w Katyniu groby zabitych tysięcy polskich oficerów przez Sowietów. Opowiadam o tym w tej opowieści i wyobraźcie sobie, że wśród zabitych polskich żołnierzy w Katyniu byli też polscy Żydzi. Może byli to przyjaciele tych bojowników w warszawskim getcie, bowiem całkiem sporo było wśród nich żołnierzy. Może, bo historia to taki pociąg zdarzeń. Te flagi bardzo wkurzyły szefa Niemców, wyznaczonego już pierwszego dnia do stłumienia powstania.
i postanowił nie walczyć z powstańcami tak oko w oko. Może zdawał sobie sprawę, że wtedy straci dużo ludzi. Trudno jest walczyć z dobrze ukrytymi wojownikami. To taka miejska partyzantka. Szef Niemców wybrał inną metodę walki. Nierówną, niehonorową. Niemcy zaczęli podpalać domy, wpuszczać gaz do piwnic, bunkrów, w których ukryci byli i bojownicy, i cywile. Getto stanęło w płomieniach. Jest taki wiersz wybitnego polskiego poety Czesława Miłosza o tym, że gdy płonęło getto, za jego murami, tam gdzie żyli Polacy, kręciła się karuzela. Grała muzyka, która zagłuszała odgłosy strzałów. Ludzie się śmiali, bawili i rzeczywiście było i tak. Ale było też tak, że żołnierze Armii Krajowej próbowali przebić mur w jednym miejscu, żeby pomóc uciec bojownikom i cywilom. Byli też tacy, którzy płakali na widok łuny pożaru nad gettem warszawskim. I niestety silniejsi Niemcy po 20 paru dniach stłumili powstanie. Ostatnim dniem powstania był ten, w którym Niemcy zniszczyli piękną, dużą synagogę, żydowską świątynię. Większość tych, którzy byli wtedy w getcie warszawskim, zginęła, tylko nieliczni ocaleli i uciekli kanałami na zewnątrz. Jedną z ocalałych była 11-letnia żydowska dziewczynka o imieniu Hena, ale potem została Krysią. Miała 7 rodzeństwa, 6 braci i 1 siostrę. Ona była najmłodsza, rozpieszczana. Jej najstarsi bracia, którzy mieli ponad 20 lat, byli bojownikami. W bunkrze, 2 metry pod ziemią, w którym się ukrywała jej rodzina, ale też inni ludzie, wszystko było świetnie zorganizowane. Były zapasy jedzenia, prąd, bieżąca woda, codziennie kobiety gotowały zupę, były wydzielone porcje dla każdego. Oczywiście i tak się było głodnym, bo tego jedzenia było mało. I wyobraźcie sobie, że z całej dużej rodziny tylko Hena przeżyła. Najmłodsza, najsłabsza, mówiła o sobie, że była taka nieporadna. W tym bunkrze Żydzi ukrywali się jeszcze długo po zakończeniu powstania, ale niestety Niemcy go odkryli i trzeba było uciekać. Henie udało się wydostać z getta, a potem do końca wojny ukrywali ją dobrzy ludzie i tam dostała imię Krysia i już z nim została. Z powstania uratowali się też nieliczni bojownicy, między innymi Marek Edelman, który po wojnie został lekarzem. To właśnie Marek Edelman składał co roku 19 kwietnia pod pomnikiem bohaterów getta żółte kwiaty, żonkile, bo wtedy właśnie one kwitną. I teraz na znak pamięci o powstaniu w warszawskim getcie, pierwszym powstaniu w okupowanej przez Niemców Europie, ludzie przypinają sobie czy do ubrania, czy do swojego zdjęcia żółty żonkil, żeby łączyła nas pamięć.